Córciu, mogłabym podejść do twojego komputera, bo mój się zepsuł, jest właśnie w naprawie. Tak, oczywiście, mamo. Ale nie możesz skorzystać z smartfona? Wiesz, że ja na tych nowych i dotykowych sprzętach nie umiem się obsługiwać. No dobra. No to bardzo Ci dziękuję. Ojejku, muszę do toalety. Sprawdzę, co tam piszę na laptopie. Ojejku, piszę z moim tatą. Napisał, co powiemy Alice. Jak? Mama odpisała, że jej matka zginęła w pożarze. O co tu chodzi? Mama zostawiła swój dziennik na mojej szafce. Przeczytam go i może dowiem się coś więcej. Jest. Teraz tylko go otworzę i dowiem się całej prawdy. No to czytam. Mój drogi kochany dzienniku, adoptowałam córkę, która ze swoimi rodzicami wyjechała do Polski. Zgubiła się i nie odnaleźli jej. Może się cieszę, że jej nie odnaleźli. W sumie teraz ją mam. Kocham ją nad życie. Podobno jej matka pochodziła z Anglii i mieszkała w Londynie. Miała, z tego co wiem, bardzo dobrą rodzinę, ale spotkało ją to nieszczęście. To niemożliwe. Ale mam dopiero 10 lat. Jak mogę odnaleźć moją prawdziwą matkę? Och. Nie wiem naprawdę. Przecież nie pojadę sama do Anglii. Odłożę ten dziennik, żeby moja mama nie domyśliła się, że już znam prawdę. Uff, ojej, idzie. Nic mi nie ruszałaś na komputerze? Nie. Siedziałam sobie tutaj. Dobrze. A właśnie, córciu, wiesz co? Odrobiłaś lekcję? Tak.